Cześć, tu Grzesiek. Ptaszki śpiewają i wieszczą nowości tej wiosny. Jedna z nich to nowy Maven hamulce SRAMa. Super power, mówię wam, nie uwierzycie sami, ale zobaczcie co tu mam. Dwa kowadła przy rowerze, gigant, jest moc, mini śrubek, kolory. Mamy to, jeździmy, a teraz wam powiem o co w tym wszystkim chodzi. SRAM stwierdzi w pewnym momencie, że kody, ich najmocniejsze hamulce do tej pory, to za mało. I tak powstał Maven czy Maven, nie wiem jak to się będzie jeszcze czytać, dowiemy się. W każdym razie są to hamulce najmocniejsze w historii SRAMa. Najmocniejsze, jakie do tej pory zbudowano. SRAM mówi o tym, że to jest 50% więcej niż kody. Jeśli znacie te hamulce, to sami wiecie, że tamte już dużymi tarczami były mocne. Te są jeszcze dużo mocniejsze. Same klamki są bardzo zbliżone, tak jak widzicie do kodów, więc ta najważniejsza zmiana to zaciski. Połączenie zmian w zaciskach, powiększone tłoczki plus dużo większe zewnętrznie obudowy i nowy stosunek przełożeń między tłoczkiem w klamce a zaciskiem powoduje, że te hamulce są właśnie mocniejsze. Ale SRAM zrobił coś jeszcze, dał dużo większe niż do tej pory możliwości tuningu. Mówi wprost, że te hamulce można ustawiać pod siebie, dając możliwości takie jak zmianę klocków, czyli organiczne i spiekane, plus do tego różnej wielkości tarcze. SRAM mówi, że tak naprawdę należy zacząć od najmniejszej możliwej tarczy, jaka pasuje wam do roweru. Dlatego też użyłem tutaj 180, takie jakie miałem poprzednio. Miałem tą G2 Ultimate. Dopiero jeżeli się okaże, że te 180 są za małe, wtedy zakładacie większe, 200 albo 220. Tą wersję, którą tu widzicie, taką czerwoną, to oczywiście specjalna. Wypuszczona z okazji premiery hamulców Maven. 2,5 tysiąca sztuk na świecie, 7 podobno w Europie, wyróżniają się kolorem. Są tak samo zbudowane jak Ultimate'y normalne, które będą srebrne, ale dostajemy w zestawie wszystko co możliwe do tuningu, czyli dwie tarcze 200, tarcze 220, tarcze 180, tak żeby sobie ustawić moc jaką potrzebujecie, plus dwa zestawy klocków, plus zestaw do odpowietrzania. To ostatnie jest o tyle ważne, że te hamulce działają na oleju mineralnym. Tak, tradycyjnie SRAM, przedtem Avid, twierdził, że olej hydrauliczny DOT jest najlepszy. To się troszeczkę ostatnio zmienia, bo jednak firma amerykańska stwierdziła po latach eksperymentów, że jednak olej mineralny, tak jak w Shimano czy w Magurze, jest lepszy. Chodzi głównie o to, że DOTy pochłaniają wilgoć, a mineralne nie. W związku z tym w tej chwili interwał, jeżeli chodzi o wymianę płynu, wynosi 2 lata. Raz na 2 lata powinniście wymienić ten olej mineralny. Specjalny zresztą jest tutaj, Maxima. I to powinno wystarczyć. I jeszcze jedna ciekawostka dotycząca oleju mineralnego, o którym wspominałem. Do hamulców Maven mamy specjalny zestaw do odpowietrzania. Ma inne końcóweczki. SRAM robi do oleju mineralnego i do tych hamulców specjalny zestaw po to, żebyście nie pomieszali ze starszymi. Chodzi o to, żeby oczywiście, jeżeli zalejecie te hamulce DOTem, zniszczycie je. Jeżeli zalejecie hamulce na docie mineralnym, tak samo. Chodzi o to, żeby się nie pomylić, stąd różne zestawy, a tak naprawdę same końcówki. Strzykawki są te same, końcówki się wymienia, ale najważniejsze, żeby tego nigdy, nigdy nie mieszać. Po prostu te oleje nawzajem rozpuszczają to, co jest w środku, czyli gumowe uszczelki.
Mamy po 4 tłoczki z przodu i z tyłu. Są różnej wielkości. 18-19,5 mm, z tego co pamiętam. Gigantyczne klocki, które mają, oznaczone są nawet specjalnie XL. Plus do tego sam zacisk jest wielki. Jest naprawdę wielki. Szczerze mówiąc, przypomina mi bardziej zacisk motocyklowy niż klasyczny. W dodatku jest skręcony śrubami. Te śruby nie są przypadkowe, jak na nie spojrzycie. Są aż 4. SREM twierdzi, że dzięki temu hamulec ma oczekiwaną moc. To znaczy, jest tak mocny, że bez nich mocniej by pracowała cała obudowa. Ta jest dwuczęściowa, 4 śruby trzymają ją w całości, żeby nic nie pracowało. W połączeniu z klamkami, które są solidne, aluminiowe, duże. Widzicie, tutaj ten wielkość pracy jest naprawdę minimalna. Także pancerze są w stolowym oplocie, żeby to wszystko wzmocnić. Maven to także nowa klamka. To co widzicie, to oczywiście wprowadzone w ubiegłym roku konstrukcja typu stealth, czyli mamy ładnie klameczkę przy samej kierownicy, modna integracja. Tutaj troszeczkę ten profil zmieniono, żeby łatwiej było uporządkować przewody. Ale poza tym mamy wszystkie cechy charakterystyczne, które zawsze były w najwyższych modelach SREM-owskich, przedtem Avidowskich. Czyli regulacja punktu rozpoczęcia hamowania, jak szybko klocki chwytają tarczę, plus oczywiście regulacja odległości klamki od kierownicy. Taka ciekawostka to to, że nawet w najwyższej wersji mamy aluminiową klamkę, a nie karbonową, tak jak była choćby w Kodach Ultimate, bo SREM mówi, że to najlepsza, najsztywniejsza klamka, która pasuje do tego hamulca. Całość sprawia, że system jest zdecydowanie najmocniejszym hamulcem, jaki SREM zrobił do tej pory. Ja dopiero niedawno je zamontowałem, więc ciężko mi powiedzieć, na ile to sprawdzi się długodystansowo. Ale pierwsze wrażenia są takie, że jeden palec wystarczy. Nawet przy tych 180, jakie tutaj mam, dla mnie, a nie jeżdżę jakoś ultra ekstremalnie, to jest dość. A hamulec może mieć 200 albo nawet tarczę 220, więc do elektryka w zjeździe, w bardzo długich alpejskich zjazdach 10 km i tym podobne, powinno to wystarczyć. Oczywiście w teście długodystansowym sprawdzimy, jak jest w rzeczywistości. Na razie pierwsze wrażenia są super. Możecie zobaczyć, jesteśmy w Srebrnej Górze, jak to się sprawdza. Nie jest bardzo trudno, nie jeździmy jakichś ekstremalnych rzeczy, ale to, co jest istotne, to nie tylko sama siła, ale także kontrola. Tutaj zastosowano progresywną dźwignię, tak jak to zwykle robi SREM, co oznacza, że wraz ze wzrostem nacisku na klamkę ta siła jeszcze rośnie. Jednym palcem, dzięki temu, że duże przełożenie jest, możecie kontrolować, jak to działa. Dociskając, uzyskujemy już taką moc, że chyba wystarczy dla każdego. Oczywiście, jeżeli przypakowaliście tej zimy, macie duży, ciężki rower elektryczny, do tego jeszcze zbroje, plecak i tym podobne, stóweczkę można przekroczyć bez problemu. Ten hamulec na pewno godny jest rozważenia. Jeżeli kody były na granicy tego, co używaliście do tej pory, to jest rozwiązanie. Ta topowa wersja oczywiście kosztuje więcej, ale już Ultimate zwykły, który będzie 2 razy tańszy, czyli powiedzmy 300 euro mniej więcej, ma te same właściwości. Poniżej jest także wersja Silver i Bronze. Cechy mechaniczne są te same, jest odrobinę prostsze wyposażenie. Jednym słowem, w końcu hamulec SREM-a, na który może nie będziecie narzekać. Nam się podoba. Spróbujcie sami.